witam serdecznie na naszych miłych gości, wyjątkowych gości jeździł pierwszego transportu. Obok mnie stoi pan Kazimierz Albin, numer 118. Siedzą tutaj w środku pan Jerzy Bogusz, 61, pan Kazimierz Zając, 261. Późniejszego transportu Ignacy Golik, który przyjechał wraz z panem Kazimierzem aż z Warszawy. Witam panów i dziękuję, że jeszcze przyjechaliście do nas. To miasto zapewne jest w waszej pamięci, wyjątkowej pamięci. Tu się zaczęło wasze 5-letnie nieszczęście związane z pobytem najtragiczniejszym, największym w historii świata obozie koncentracyjnym KL Auschwitz, a potem Birkenau. Przypominamy tą sprawę z okazji 71. rocznicy wywozu pierwszego transportu, który wyruszył z Tarnowa, z tego miejsca, gdzie stoimy. Jest to historyczne miejsce, można powiedzieć, tu zaczął się ten obóz i pierwszych 728 więźniów, których trzech jest tutaj między nami, wyruszyło w ten 5-letni tragiczny marsz, który dla wielu, prawie 2/3 z tego transportu skończył się śmiercią. Ale zginęło w tym obozie, różne są liczby, ale co najmniej 1,5 miliona ludzi. Chciałbym, żeby młodzież szczególnie wiedziała, że w Tarnowie zaczął się ten straszliwy obóz. I nie było to tylko jedno takie epizodyczne wydarzenie. Stąd wyruszyło ponad 50 transportów i 7 tysięcy więźniów z tarnowskiego więzienia. Stąd wywieziono pierwszy transport pod Kobiecy. Także Tarnów jest naznaczony tą tragiczną historią. Proszę uprzejmie pana prezydenta o krótką przypomnienie naszej tarnowskiej historii. Szanowni mili goście, związani z pierwszym transportem, panie wojewodo, panie starosto, szanowni państwo. Historia naszego miasta jest naznaczona również tragicznymi chwilami, tragicznymi znakami historii, które odcisnęły się bardzo mocno w naszej zbiorowej pamięci. Do takich zdarzeń należy również to, co się stało tutaj, a mianowicie zbiórka i wywóz pierwszych więźniów do KL Auschwitz. Dzisiaj, po latach, po 71 latach, wspominamy, przychodzimy i tak będzie. Jako prezydent miasta chcę zapewnić, że tak będzie, że będziemy przychodzić i wspominać. Wspominać, ponieważ tragedia, udręczenie, śmierć, która dotknęła wiele tarnowskich rodzin, wiele rodzin polskich, zresztą nie tylko narodowości polskich. Ta historia żywo tkwi w tych, którzy uczestniczyli, którzy dzisiaj przychodzą dać świadectwo. Powiedzieć młodzieży, że to zdarzyło się naprawdę, że to, co ich spotkało z rąk oprawców, okrutnych, to było zezwierzęcenie, a może nawet nie. Witold Pilecki w swoim raporcie z Oświęcimia, z KL Auschwitz, napisał, że chciałoby się powiedzieć zezwierzęcenie, ale oprawcy mieli opiekło gorsi od zwierząt. Natomiast dzisiaj przychodzi nam wspominać i powiedzieć, że budujemy naszą tożsamość, naszą historię, ale również nasze przebaczenie. Jonathan Carroll stwierdził, światu należy przebaczać. Przebaczać tak, ale nigdy zapominać. Za tą obecność, za tą pamięć, za tą świadomość dzisiaj państwu dziękuję. Jesteśmy na pierwszy rok. Rozdano nam po półkę bochenka chleba przeznaczonego na drogę, na której nie zjedliśmy go na miejscu. Potem sformowani piątkami w kolumny zostaliśmy zaprowadzani do
zaprowadzeni do kąpieli, do właśnie miejsca, w tym to budynku właśnie dezynfekcji odzieży. Stłoczeni pod prysznicami, z rozkoszą poddawali się ożywczym strumieniom ciepłej wody, zmywaliśmy wielotygodniowy brud. Tu zdarzył się wypadek, gąbki odnotowali. Na peronie pojawili się gestapowcy, wykrzykując nazwisko jakiegoś więźnia, którego w końcu wyciągnęli to z wagonu do poczekania. Jak się okazało, człowiek ten został zwolniony dosłownie w ostatniej chwili. Szczęśliwie zapewne nie zdawał sobie sprawy, jakiego uniknął losu. Każdy z nas z żalem pomyślał, dlaczego jemu to nie przypadło w udziale. Żegnani ze łzami w oczach przez nudność woźnie przemykających się do wyjścia. Nasz transport nie wzbudził specjalnego zainteresowania. Ja natomiast, stojąc za plecami żandarma wychylającego się przez okno, zazdrością obserwowałem wszystko, co znalazło się w zasięgu mojego wzroku. Megafony dworcowe rozśmiewały melodyjnymi piosenkami żołnierskimi, wśród mundurów mignęła jak motyl smukła sylwetka dziewczyny, wywołując skoku sterka. Wreszcie po pewnym czasie pociąg zatrzymał się na stacji węzłowej, tuż przy budynku dworca, na którym widniał duży napis Auschwitz. Siedzący obok mnie Jasiu Gorczyński objaśnił, że to Oświęcim. Za chwilę ruszyliśmy ponownie, pociąg powoli zatoczył duży ruch, minął jakieś baraki, następnie wysokie budynki, gwałtownie zahamował. Tłumaczył zbirkę na Oświęcimiu, w języku polskim, przetłumaczony na język angielski, niemiecki i włoski. Chciałbym panu prezydentowi z dedykacją wręczyć i moją wizytę. Teraz te słowa, które wygłosił pan Albin, zostaną uzupełnione poematem, trzech fragmentów poematu pod tytułem K.L. Auschwitz. Marian Pankowski, Auschwitz. Fragment poematu. Patrz, jak ta szarość wciąż rośnie, narasta, równo, kolejno, w miarowych odstępach. Setka za setką, milcząca, pasiasta, głodna i bita, ponura i tępa, opuszcza bramy czerwonego miasta. Kroki są twarde, trupi rytm jest w strepach, oczy głębokie, niby lustra męki. Armie dręczonych, narody nieszczęsne idą do pracy, po żółkę nam osiąc. Upał je spali i w pocie spali. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam więźniów, działaczy TONu, następnie przedstawicieli władz, pana prezydenta Ryszarda Ścigałę, pana marszałka, czyli wicewojewodę Stanisława Sorysa i pana wicestarostę Mirosława Banacha do składania kwiatów, a także delegacje szkół i innych instytucji, a zwłaszcza widzę całe dowództwo, czy dyrekcja tarnowskiego więzienia, który wystawił wspaniały poczet sztandarowy. Zapraszam do składania kwiatów pod pomnikiem.
proszę przedstawicieli tarnowskiej policji. Zapraszam w służbę więzienną. Tak ma. Proszę, będziemy kapitan. Na to kończymy naszą uroczystość patriotyczną. Mam nadzieję, że zapomnieli parę ludzi, zwłaszcza młodzi ludzi, mieszkańcy Tarnowa i okolic, ze szkół, które uczestniczą. Dziękuję wszystkim szkołom, które a zwłaszcza szkole nr 16, a te liceum nr 16, które prezentuje się w Tarnowa. Liceum nr 14, Szczepanika, Szkoła Szczepanika, Akademii Wymagania Policji. Teraz dziękuję wszystkim serdecznie, zapraszam przedstawicieli szkół, którzy stawiają prawo 4 na spotkanie z uczniami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jeszcze raz. Brawo! 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 Marsz! Patrz coś! Na ramię! Broń! Lewo! Zwrot! Naprost! Marsz! Ale kierowali.